Kautemäki, Wolfgang Loitzl, Kamil Stoch, który przypominam zajmuje drugie miejsce po pierwszej serii, i Jernej Damian. A więc to już jest ostateczna rozgrywka. 139,5 metrów Tomasa Morgenstern'a, a to również zawodnik, który rewelacyjnie czuje się w powietrzu w dalekich skokach. Matti Hautamäki z Finlandii. 133 metry w pierwszej serii. Ten słynniejszy z braci Hautamäki. Tym razem metr dalej, 134. No ale da mu to, myślę, wyłącznie drugie miejsce, bowiem jak na razie Tomas Morgenstern, 287 punktów i 1/10. To jest nota, jaką za dwa skoki uzyskał Austriak, skacząc na odległość 132,5, 139,5 metra. Oj, ciężko, ciężko będzie go pokonać. Dopiero piąte miejsce dla Fina. 133.